Dzień dobry, dzień dobry, minęła godzina 19. Prawdopodobnie mnie już słyszycie, a zaraz mnie zobaczycie, jak zwykle już. Przełączam, powinno być mnie również teraz widać. Jak zwykle, jak zwykle proszę Was o to, żebyście dali znać, czy wszystko już widać, wszystko słychać. Ja nazywam się Krzysiek, jesteście na kanale YouTubeowym Kodili lub na Facebooku Kodili. Prawdopodobnie, jak teraz na żywo, no to na Facebooku Kodili. A dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zostać testerem automatycznym. Trochę powiadam o, o tym, na czym polega praca testera w ogóle. Testera, rozróżnię na testera automatycznego i manualnego. No i oczywiście troszkę też poopowiadam prawdopodobnie o, e, o naszej nowej ofercie. E... Wszystko gra. <laughs> Hej, YouTube. Tak, tak, no. E, o, odruch, YouTube i Facebook. E, przejdźmy od razu do planu webinaru w takim wypadku, skoro, skoro piszecie, że wszystko gra. Zaczynamy oczywiście jak zwykle od wprowadzenia, czyli trochę opowiem o Kodilli, trochę opowiem o naszej ofercie. Dla tych z Was, którzy są tutaj pierwszy raz i pierwszy raz są z nami, żeby, żeby posłuchać webinaru. Potem opowiem o tym, co robią testerzy i dlaczego są potrzebni. Podzielę na testerów automatycznych, automatyzujących. Tutaj też zahaczę oczywiście o ten temat, czy mówi się automatyczny, czy automatyzujący i manualnych. E, troszkę powiem o tym, kto się nadaje na testera, jakie cechy, e, jakie cechy charakteru trzeba mieć, żeby być testerem. Co, co tak jakby co powoduje, że mamy te predyspozycje do tego, żeby zostać testerem. E, Trochę dosłownie o zarobkach i rynku pracy testerów. Opowiem Wam też o naszym nowym bootcampie, który od przedwczoraj możecie. No, zależy, kiedy to oglądacie. Jak oglądacie na żywo, to od przedwczoraj, jak oglądacie później, to od 10 września już możecie się zapisywać na nasz nowy bootcamp, czyli tester automatyczny. No i potem będzie miejsce oczywiście na pytania i odpowiedzi. No i mam dla Was dzisiaj oczywiście ofertę specjalną związaną z testerem. No. Wiadomo. Ale zanim jeszcze zaczniemy. Pytania na sam koniec. I oczywiście webinar będzie jutro dostępny na naszym YouTubie. Tak samo jeżeli się zapisaliście na webinar, to dostaniecie w mailu linka do niego. Także jeżeli z jakiegoś powodu będziecie musieli przerwać oglądanie i będziecie chcieli dokończyć innego dnia, no to oczywiście będzie taka możliwość. Wszyscy się witają. Bardzo, bardzo mi miło, że, jest, że do nas dołączyliście. Cześć Mateusz. Cześć Marcin. Okej, okay. trochę o Kodili. Codilla jest najchętniej wybieraną szkołą programowania, to jest według badań Instytutu Badań Rynku Opinii DRB Polonia. Uczymy na wszystkich naszych bootcampach od zera. Obecnie na czterech ścieżkach, czyli Web Developer, Java Developer, Frontend Developer oraz Tester Automatyczny i tak jak mówię, wszystkie one są od podstaw. Oferujemy opiekę i pomoc mentorów na wszystkich naszych bootcampach, z którymi możecie się spotkać one-on-one, on one raz w tygodniu w ramach wszystkich bootcampów ponownie. No i nasze, nasze szkolenia są przez internet, zdalnie, możecie je robić w dowolnym, w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu. Oprócz tego oferujemy test predyspozycji, czyli kodilla.com slash test, tam zapraszam. To jest taki darmowy test do wypełnienia, który wam powio, e, powie, e, czy macie predyspozycje i do którego z naszych bootcampów najlepiej byście się do, dostosowali. E, oprócz tego programu gwarancja pracy, czyli istnieje możliwość dokupienia do, do, do naszych, e, d, naszych dłuższych bootcampów, czyli Web Developer i Java Developer Plus, oba z plusem, e, programu gwarancji pracy, który e, nakłada na nas obowiązki, na was obowiązki i jeżeli są spełnione wszystkie, wszystkie wszystkie tam podane informacje to to oczywiście jeżeli się nie uda znaleźć pracy do 6 miesięcy po zakończeniu bootcampu to zwracamy wam wszelkie koszty jakie ponieśliście na bootcamp. A oprócz tego, doradztwo zawodowe, na które Was serdecznie zapraszam, kodilla.com. Tam można się zapisać. To jest, to jest coś, co też warto połączyć z testem predyspozycji, czyli po prostu zgłosić się do jednego z naszych doradców. To jest oczywiście bezpłatne i, te, i po, po, dlatego, że każdy z, nas, każdy z nas tak na dobrą sprawę jest. Unikalny, więc ciężko, ciężko, na podstawie tylko testu predyspozycji stwierdzić, który bootcamp, czy też którą ścieżkę w życiu wybrać. Taki doradca z wami porozmawia przez telefon, ustali to i będzie, będzie też trochę łatwiej, trochę łatwiej zdecydować się na, na którąś ze ścieżek. No dobrze, no to już e, przejdźmy do samego, e, przejdźmy do samego. Jak patrzę w tamtą stronę, to sprawdzam czy macie jakieś komentarze. E, ale, e, ale widzę, że na razie, na razie wszyscy ze mną jesteście. E, I ten i e, czekam na pytania. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to się to oczywiście wpisujcie, a ja postaram się do nich wrócić. E, no to już przejdźmy do samego samego webinaru o, o testerach dzisiaj będziemy rozmawiać. E, po pierwsze, co robią testerzy? No tester odpo odpowiada za weryfikację Prawidłowego działania oprogramowania czy też systemu, a także przeprowadza testy funkcjonalności. Ehm, przede, wszystkim, e, przede wszystkim testerzy zajmują się wykrywaniem błędów i usterek i następnie zgłaszaniem ich, e, ich deweloperom. E, efektem takiego testowania powinna być poprawa jakości lub tworzenie nowego programowania. Przepraszam bardzo. Tak, więc to trochę brzmi, jak masło myślane, że tester zajmuje się testowaniem, ale oprócz tego tak naprawdę głównym zadaniem testera jest, jest właśnie to. Ta odpowiedzialność za weryfikację tego, czy, czy program, czy dany program, dany system, dany fragment kodu działa, działa poprawnie. Taka jest książkowa definicja. Przy okazji na tym etapie, jak już jesteśmy, to ja wrzucę na, wrzucę na naszego. Na nasz czat link do naszego bootcampu, o którym dzisiaj będziemy trochę rozmawiać, a chciałbym, żebyście zobaczyli, zobaczyli, jak, co oferujemy w ramach tego bootcampu, więc podrzucam od razu na czat. No i tak, i czym się, co, co robią testerzy? No oczywiście testują, ale co testują? E, aplikacje, strony internetowe, ale oprócz tego już w tej chwili, dlatego, że jakby tak samo jak programiści, to wiele tych rzeczy, których będę, o których będę dzisiaj opowiadał, dotyczy zarówno testerów, jak i programistów. E, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu na poprzednim webinarze. No, programiści są praktycznie teraz wszędzie, więc w związku z tym, że programiści są wszędzie, też wszędzie muszą być przeprowadzane testy, no bo ktoś musi sprawdzać, czy dane oprogramowanie nie wywala jakichś błędów. Więc począwszy od jakichś aplikacji, takich, jakie mamy, wszyscy korzystamy na telefonie, przez strony internetowe, ale też jak zobaczycie dalej na przykładach, takie rzeczy takiego codziennego użytku, w którym po prostu jest nawet najprostszy, nawet najprostszy kod napisany, a teraz najprostszy kod jest wszędzie, w zmywarkach, w pralkach, po tak, tak bardzo skomplikowane rzeczy jak wysyłanie, wysyłanie człowieka na Marsa, powiedzmy, w najbliższym czasie, miejmy nadzieję. Ehm, <laughs> tak no więc przede wszystkim też jednym z zadań testerów jest minimalizowanie wypuszczania wadliwego oprogramowania czy oprogramowania z awarią to jest to jest o tyle, o tyle istotne, że możecie sobie z jednej strony pomyśleć, że ok, jeżeli ktoś sprawdza to, co, co będzie w najgorszym wypadku, jak będzie błąd i to wtedy zależy bardzo mocno od tego, o jakiej aplikacji, czy jakim zastosowaniu mówimy, jeżeli i na przykład to będzie błąd na poziomie takim aplikacji w telefonie, no to nie wydarzy się nic wielkiego oprócz niezadowolenia klientów. Ale jak pokażę za chwilę, e, oczywiście testerzy też pracują w takich branżach, w których ten błąd może kosztować miliony dolarów, a czasami nawet ludzkie życie. I teraz tak, więc tu chciałem pokazać o tym, że, że niezależnie od tego, niezależnie od tego w jakim sposobie jak, w jakim sposobie wytwarzania jest to oprogramowanie, w jakim sposobie wytwarzane jest to oprogramowanie, testowanie zawsze obecnie jest Jedną z części wytwarzania jakiegokolwiek oprogramowania. Więc testerzy są potrzebni dokładnie wszędzie, w każdym software house, w każdym miejscu, w którym będzie tworzone oprogramowanie, tam też znajdziecie testerów. I teraz przykłady na takie, na takie rzeczy, które trochę takiej historii. Przykłady na takie rzeczy, gdzie, gdzie właśnie takie oprogramowanie zawiodło, a mogło być, mogły być te błędy wykluczone, jeżeli byłoby to oprogramowanie dobrze przetestowane. To, co widzicie na górze, to, to jest tytuł z, tytuł z jednej z gazet. Chodzi, chodzi o maszynę do. Do prześwietleń, która, która była stosowana w Kanadzie między 85 a 87 rokiem. Z tego co wiadomo, błąd w, w oprogramowaniu tej maszyny spowodował, spowodował śmierć sześciu osób, a błąd wiązał się z tym, że i w takim normalnym, codziennym użytkowaniu ta maszyna działała normalnie, ale w momencie, w którym, w którym człowiek, który ją operował, wprowadzał najpierw dane, a potem zmienił, Zmieniał je jeszcze w momencie, w momencie, w którym maszyna się ustawiała, no to dostawał zwrotną informację, że dane zostały wprowadzone, a oprogramowanie się resetowało i dawało największą możliwą dawkę przeświecenia. Prześwietlenia na radiacji, w największą możliwą dawkę. No i właśnie, i właśnie na tym etapie, na tym etapie dopiero stwierdzono to, oczywiście, po, po dwóch latach prawie działania maszyny, i tylko sześć przypadków, ze względu na to, że, że to musiały być spełnione te określone, te określone założenia. Następnym, następnym takim, już mniej drastycznym, Okej, okay. czy, czy webinar będzie wypuszczony na YouTubie? Tak, tak. Już, już mówiłem na samym początku, że będzie. I następnym, mniej drastycznym takim przykładem to było otworzenie terminalu 5 na Heathrow. To jest 2008 rok, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tam był jedną, jedną z oprogramowań, jedną z rzeczy, która była, wchodziła w otwarcie tego, tego terminalu to był system do rozwożenia bagaży. Automatyczny system do Rozwożenia bagaży po całym lotnisku. No, i dzień przed otworzeniem tego, tego lotniska inżynierowie przetestowali ten system, przerzucając przez niego 12 tysięcy walizek. No i wszystko działało, miało, miało być bez problemu. Natomiast w dniu e, uruchomienia okazało się, że nikt nie wziął pod uwagę, że e, no, nikt nie wziął pod uwagę błędu ludzkiego. Czyli tego, że e, ludzie, którzy dawali te swoje walizki na, na, tą, na tą taśmę, mogliby chcieć coś z nich jeszcze wyciągnąć. E, w, więc system zaczął wariować. E, powstało, powstało już w pierwszy dzień, było opóźnionych 32 loty, a w rezultacie ponad 42 tysiące bagaży, nie 42 tysiące bagaży nie trafiły w to miejsce, w które powinny i zostało anulowane 500 lotów, no jakby powodując olbrzymie opóźnienia i straty finansowe linii lotniczych. Trzecim takim przykładem ostatnim, który chciałbym podać jest Mariner 1. To jest, to jest satelita, który miał być wystrzelony przez NASA w 62 roku. No i to jest taki przykład właśnie, gdzie, gdzie dosłownie jedna, jedna literówka w kodzie, niesprawdzona wcześniej, spowodowała e, straty w wysokości 18 milionów dolarów, e, więc po czterech minutach od startu tego, tego satelity e, nagle rakieta zaczęła schodzić z kursu no i po jakimś po, 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 tych, po tych właśnie czterech, pięciu minutach pracownik NASA musiał podjąć decyzję e, czy z, kończy misję jednocześnie niszcząc rakietę, e, czy jeszcze cały czas ją odratować. Postanowili, postanowili skończyć, zakończyć misję, czyli, czyli po prostu autodestrukcję wprowadzić. Po, po badaniu tego okazało się nagle, że. że Dwa powody były. Po pierwsze, była antena, która miała odbierać sygnał z Ziemi, i w momencie, w którym ta antena zostałaby w jakikolwiek sposób uszkodzona, komputer miał lecieć według parametrów zaprogramowanych już wcześniej. A w związku z tym, że, że, że te parametry wcześniej były z błędem, gdzie dosłownie brakowało myślnika, to nagle procenty, nie procenty, tylko stopnie zamieniły się, dodało się do nich zero, w związku z powyższym za zaczęła nagle skręcać bardzo mocno ta rakieta. No i przez taką małą jedną pierdołę, tak na dobrą sprawę, e, wybaczcie słownictwo, e, cały, cały, system, e, cały system padł. Więc dlatego właśnie nawet... E, tak jak powiedziałem na samym początku, od takich najmniejszych rzeczy jak aplikacje na telefon, aż po wysyłanie, wysyłanie satel, satelitów, wszędzie programiści piszą kod. Na, powinien być ktoś, kto ten kod testuje i sprawdza, czy sprawdza jego poprawność. No dobrze, to teraz, teraz tak. Tester manualny kontra tester automatyczny. I najpierw zacznę od, od starcia się z jednym, z jednym z tekstów, który już dzisiaj nas dopadł. Czyli przecież nie mówi się tester automatyczny, tylko tester automatyzujący. I został nam wysłany, zostało nam wysłany taki mem i uznałem, że jest rewelacyjny, że po prostu muszę go użyć w, w naszej prezentacji. Prawda jest taka, że technicznie poprawnie jest Tester automatyzujący czyli tester, który um, wprowadza uh, w prowadzi automatykę do testowania. ale z drugiej strony z, i z naszych, naszych sprawdzań i z wyszukiwań w Google, i z o pracę wyszło, że tester automatyczny jest wielokrotnie częściej używany. Dlatego, dlatego wydaje nam się, że wydaje nam się, że ten tester automatyczny jest obecnie, jeżeli jest w jeżeli się zastanawiacie, no to jak wpiszecie tester automatyczny, to będziecie mieli więcej wyników. Natomiast technicznie poprawnie tester automatyzujący jest prawidłowym, prawidłowym stwierdzeniem. Ale czasem lepsze jest, lepsze jest, użyteczne jest lepsze od pięknego, także myślę że, myślę, że, myślę, że w tym wypadku, mam nadzieję, że nam wybaczycie używanie tego, tego stwierdzenia. No i dobrze, no to może tak bardzo ogólnie, bardzo ogólnie, czym się zajmuje tester manualny i jakie jest rozróżnienie. Tester manualny osobiście przeprowadza testy aplikacji i tworzy i, tworzy, i korzysta z dokumentacji. To jest oczywiście bardzo, bardzo szerokie, bardzo szerokie określenie, ale chodzi o to, że w takim normalnym testowaniu. Takie przejście, przeklikanie aplikacji jest właśnie określane jako e, testy manualne i one są osobiście wykonywane przez, przez jakiś ludzi, którzy siedzą przy komputerach i po prostu testują te rzeczy. W, I oni, oni też prowadzą oczywiście dokumentację. E, oni też muszą zgłosić, jeżeli znajdą jakieś błędy deweloperom. E, I oczywiście oni zaczynają od zapoznania się ze specyfikacją i, i jakby rozpoznania danego caseu. E, przez konfigurację środowiska, testowanie na różnych platformach, e, przegląd dokumentacji, tak jak powiedziałem, takie rzeczy wszystkie, e, wszystkie w testowaniu manualnym są. A różnica. To znaczy, no, pod tym względem te testy mogą być dość kosztowne i czasochłonne, dlatego że one wymagają, wymagają zatrudnienia odpowiedniej ilości testerów, skonfigurowania tego środowiska, przeprowadzenia tych testów. No i dodatkowo mogą być skazane na to, że zawierają jakby błąd ludzki. To znaczy, z punktu widzenia, z punktu widzenia odsiewania błędów, testowanie manualne ma większą szansę na, na, na prowadzenie jakby błędu ludzkiego, niż automatyczne. E... Tak jak mówiłem właśnie odnośnie tego, tej, tego, tego przypadku tej, tej rakiety, no to, no to jeżeli na przykład literówka gdzieś wpadnie albo jakieś takie rzeczy, to w przypadku jakichś podstawowych aplikacji no to, to może niewiele zmienić, a w przypadku rakiety no to jednak sporo. Co z testerem automatycznym lub automatyzującym? Opracowują skrypty testowe, które automatyzują całe te. Testy lub ich fragmenty, e, czyli jest, jego zadaniem jest nie tyle nawet e, z jednej strony tworzenie oczywiście nowych testów, tworzenie jakby e, pisanie kodu też częściowo, który będzie testował, e, testował dane aplikacje na przykład, e, ale też utrzymanie obecnych testów, zmiana ich w zależności od, e, od wymagań, wymagań deweloperów czy wymagań projektu. I to właśnie to właśnie tester automatyczny ma oceniać, czy po, po zmianie jakiegoś przycisku test przejdzie, czy też się wysypie, no i oczywiście napisać kod odpowiedni do tego. Jak, jak to się jak to się rozgranicza, jeżeli chodzi o, czy plusy testera automatycznego w stosunku nad manualnym, no to w wielu przypadkach, pomimo tego, że tester automatyczny jest no, wdroższy w zatrudnieniu. Zatrudnieniu, będziemy mówili o tym, za chwilę opowiem o samym rynku i o ofertach pracy. Droższy w zatrudnieniu, to de facto w dłuższym, w dłuższym czasie może, może doprowadzić do tego, że będzie to oszczędność pieniędzy dla firmy i czasu. Jeżeli chodzi, też mogą być też, może być też lepsze pokrycie testami jakichś, jakichś zagadnień, właśnie ze względu na to, że, że no, te testy automatyczne no, z, takich, z takiego punktu, Prostego założenia zdroworozsądkowego, że te testy są w stanie, automatycznie napisany kod jest w stanie szybciej i sprawniej przetestować niektóre rzeczy niż ludzie. Ale oczywiście, tu trzeba, tu trzeba jedną rzecz założyć, że nie wszystko da się zautomatyzować i nie wszystko w ogóle opłaca się zautomatyzować. To są dwie, dwie, takie, dwie takie rzeczy, które należy pamiętać. No i teraz, kto nadaje się na testera? A, przepraszam bardzo. Tak, jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy trochę o tym, kto się nadaje na programistę, tak, kto nadaje się na testera. Właśnie jedną z pierwszych rzeczy, którą bym wymienił obecnie, to jest komunikatywność i takie umiejętności interpersonalne. Chodzi o to, wyobraźcie sobie taką sytuację, że pracujecie w zespole, w którym pracujecie z wieloma programistami i praktycznie zawsze, jeżeli im przekazujecie jakiekolwiek informacje, będąc testerem, to to będą złe informacje. Więc musicie. Umieć, umieć rozmawiać z tymi ludźmi, to po pierwsze nie obawiać się reakcji na złe wiadomości to po drugie oddzielić błąd od osoby, która go zrobiła albo przedstawić po prostu informację o tym błędzie w taki neutralny sposób. No i na tym stanowisku przede wszystkim, przede wszystkim liczą się e, kwalifikacje miękkie. Czyli właśnie, właśnie taka umiejętność pracy w zespole, rozmowy, e, takiego analitycznego myślenia też. No i wydaje mi się, że to jest oczywiście. Pozostałe cechy, o których za sekundę powiem, są też istotne, ale to jest pierwsza taka cecha, która spowoduje, że z Wami się będzie łatwo lub trudno pracować. I teraz często jest tak, że niestety, ale, ale ze względu na to, jak się pracuje z Wami, tak, tak będziecie zatrudniani no i należy oczywiście na samym starcie myśleć o tym jak, jak, jeżeli chodzi o tą komunikatywność i umiejętność personalną, należy myśleć o tym, że, że, że to co robicie czyli jeżeli piszecie jakiś kod albo piszecie jakąś aplikację no to piszecie ją razem, to jest współpraca praca testera polega na tym, że znajduje w niej błędy i potrafi je deweloperom przekazać tak, żeby no żeby, żeby nie, nie było jakiejś, jakiejś wrogości między nimi następną rzeczą jest gotowość do ciągłej nauki oraz ciekawość. I to jest coś, co wydaje mi się, że w obecnych czasach charakteryzuje wszystkich ludzi pracujących w IT, dlatego, że IT zmienia się tak szybko, powstają tak nowe powstają nowe nowe gałęzie, nowe oprogramowanie, nowe frameworki i tak że praktycznie wszyscy, którzy pracują w IT, a przynajmniej wszyscy, których ja znam, którzy pracują w IT, jeżeli jeżeli chcą się utrzymać w tej branży, jeżeli chcą zarabiać więcej, to muszą się cały czas uczyć, cały czas szkolić i cały czas rozwijać. Dlatego jedną z cech moim zdaniem testera jest właśnie to, że on cały czas się rozwija i cały czas jest nastawiony na tą ciekawość i poznawanie nowych rzeczy. Następnie umiejętność szukania informacji. To jest bardzo, bardzo interesujące. W ogóle te wszystkie cechy, które Wam teraz wymieniam, one nie są wzięte z kosmosu, ja ich nie wymyśliłem, tylko po prostu rozmawiałem z paroma testerami i pytałem ich, ale także naszych programistów, pytałem ich o to, co ich zdaniem jakby co charakteryzuje dobrego testera, co jakby pokazuje, że ktoś może być dobrym testerem. No i jedną z takich rzeczy, jaką parę osób mi wymieniło, była umiejętność szukania informacji. Czyli, właśnie, nie to, że dotrzecie do jakiejś ściany i siądziecie przed nią i stwierdzicie, um, hmm, no nie da się, nie wiem co zrobić, zapytam kogoś obok tylko że najpierw zanim zapytacie bo to że pytacie to jest akurat moim zdaniem dobre niezależnie od branży niezależnie od poziomu ale zanim zapytacie spróbujecie po prostu samemu znaleźć informację czy znaleźć odpowiedź na dane na pytanie lub postarać się rozwiązać ten problem zanim zaczniecie zarzucać kolegów starszych stażem w jakimiś pytaniami i często, często właśnie taka umiejętność szukania informacji jest tym co charakteryzuje dobrego testera no i oczywiście, no, bez, bez dociekliwości, obowiązkowości, takiej uważności generalnie, ciężko by było, ciężko by było być testerem, dlatego że właśnie. Teoretycznie zadanie, zadanie tej osoby polega na tym, żeby była dociekliwa i żeby, żeby znajdowała te błędy, wyszukiwała je, sprawdzała, czy, czy dane oprogramowanie, czy dana, dana aplikacja działa, działa tak, jak powinna. Dlatego to są takie cechy, które jeżeli widzicie u siebie, no to może się nadajecie na testera, moglibyście spróbować takim testerem zostać. Dlaczego ta ścieżka kariery? Dlaczego, dlaczego ludzie w ogóle wybierają, wybierają no, testowanie oprogramowania w ogóle jako ścieżkę kariery? Po pierwsze zapotrzebowanie na rynku. Na testerów jest obecnie bardzo duże zapotrzebowanie, co prawda w większości na testerów automatycznych. Ale tak czy inaczej jest spore zapotrzebowanie na rynku, jest stosunkowo niski próg wejścia. Nie będziemy tutaj jakby kłamać i naciągać prawdy, że, że wejście, wejście do IT jest łatwe. Nie jest. Dlatego, że trzeba poświęcić trochę czasu, trzeba, trzeba się skupić, skupić na tym, co, co zamierzacie robić, jaki jest wasz cel, ale stosunkowo wydaje mi się, że na testera jest dość niski ten próg wejścia i można, jeżeli człowiek poświęci, tak jak my, my policzyliśmy w naszym bootcampie, nam wychodzi, że to, to, to są 4 miesiące 20 godzin tygodniowo, jeżeli człowiek tyle poświęci, no to, no to jesteś w stanie wejść w tą branżę, no i wydaje mi się, że, że jest to branża, która o, oferuje możliwości rozwoju. To segłej do następnego, do następnego punktu. Ale faktycznie tak jest, że jeżeli się, jeżeli się przebranżawiacie, jeżeli zmieniacie branżę albo rozwijacie się na przykład z pozycji testera manualnego, chcecie zostać testerem automatycznym, no to, no to zdecydowanie wiecie, już nawet będąc testerem manualnym, wiecie, że ta branża jest taka, że jest bardzo dużo możliwości rozwoju i, i ona jest no, bardzo przyszłościowa. No i zostawiłem sobie w ostatni punkt uh, IT. Dlatego, że praca w IT w ogóle jest bardzo specyficzna i wszystkie benefity, jakie są z nią, z nią związane, są wręcz legendarne. Czasami mówi się o tym, że po prostu że nie wiadomo, jakie gruszki na wierzbie obiecują, obiecują pracodawcy, ale trzeba przyznać tak całkiem obiektywnie, nawet wchodząc na pierwszy z brzegu portal z ofertami pracy, trzeba przyznać, że ofert jest dużo, że pracodawcy oferują bardzo fajne pieniądze do których za sekundę dojdziemy oferują bardzo fajne pieniądze i, no i do tego wszystkie te benefity, które są dookoła tego to też jest, też jest istotna rzecz i dlatego wydaje mi się, że, że wybranie ścieżki kariery jako tester oprogramowania jest bardzo przyszłościowe E, tak patrzyłem dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj sprawdzałem o e, ogłoszenia o pracę i y, na testowanie na, na pracuj.pl. Wiadomo, to nie jest portal, e, portal taki. Y, Kierunkowy, bo jakbyśmy chcieli sprawdzać też oferty na Just Join IT, albo Bulldogs Job, albo No Fluff Jobs, to pewnie byłoby ich więcej. Ale tak tylko rzuciłem na szybko okiem, no to jest 900 ofert pracy w całej Polsce dla testerów oprogramowania, więc wydaje mi się, że to jest sporo. Pytanie, ile z, ile z tego to jest procent dla juniorów, to inna sprawa, ale, ale wydaje mi się, że, że tych ofert i tego miejsca jest jeszcze bardzo dużo na rynku, więc, więc dlatego z powodu tych czterech rzeczy, które tu wymieniłem, to jest dobra, dobra ścieżka kariery. Następnie chcę Wam powiedzieć trochę o wynagrodzeniach testerów. To jest badanie Sedlac and Sedlac. Junior to jest około 4-5 tysięcy brutto. To, jest, to, są, to są oczywiście. To jest tak, to są. Średnie, mediany w zasadzie to są mediany z wynagrodzeń, więc musicie wziąć pod uwagę, że to wszystko zależy od tego gdzie, w jakiej firmie, w jakim mieście. No i tam zmiennych jest bardzo dużo, ale tak mniej więcej możecie, możecie popatrzeć, popatrzeć ile, 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 ile jest płatne w tej chwili dla testerów. Więc powiedzmy, że dla juniora to jest 4-5 tysięcy zł brutto, dla mida 7-12, dla seniora 10-14. I to jest oczywiście, oczywiście wszystko w brutto. Natomiast to są średnie, średnie dla w ogóle testerów. A jak się weźmie pod uwagę w tym samym, w tym samym raporcie. Rozgraniczenie mediany dla testera manualnego i automatycznego, to widać, że, że te testerzy automatycznie zarabiają lepiej i to, no tak, 2000, 2000 złotych prawie równo zarabiają lepiej, jeżeli chodzi o, o tą medianę. No trzeba wziąć też pod uwagę, że trochę inaczej wygląda ta praca, trochę inaczej wygląda rynek, ale wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym warto iść. No dobrze, to zobaczmy. 30 minut, prawie 29 na, na zegarku. Dobra, patrzę, czy jakieś pytania? Nie, jeszcze przywitania, dobra. Więc po tych 30 minutach przejdziemy. Ja trochę opowiem o tym, jak wygląda nasz nowy bootcamp, który od przedwczoraj jest dostępny i dla kogo on jest. Bo, 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 bo jakby ten bootcamp jest właśnie dla, dla takich osób, które spełniają te cechy charakteru, które mówiłem wcześniej. Czyli jeżeli jesteś perfekcjonistą albo perfekcjonistką, to jeżeli masz takie poczucie tego, że. Mm, że, że, że właśnie wszystko musi być bardzo dokładnie, bardzo dobrze robione. Minimalna styczność z programowaniem. Jeżeli chodzi o nasz bootcamp testera automatycznego, to to, to będzie oczywiście tam programowanie, ale jeżeli mia, miałaś, miałeś jakikolwiek minimalną styczność nawet z programowaniem albo nawet żadnej, to możesz zacząć Dlatego, że pierwszy tydzień, o czym zaraz powiem w ramach tego, jak, jak ten bootcamp będzie wyglądał, pierwszy tydzień to jest taki wstęp, który, który też pozwoli wam się trochę z tym trochę się z tym osłuchać zobaczyć i po prostu popróbować. Jeżeli lubisz analizować istniejące lub przyszłe rozwiązania, to jest takie bardzo szerokie, ale jeżeli macie coś takiego czasami ja muszę przyznać, że czasami coś takiego mam, że otwieram jakąś nową aplikację i zaczynam ją przeglądać, przeklikiwać i zastanawiacie się, jak coś działa, albo na przykład dlaczego to nie jest w ten sposób zrobione, to to jest dobry znak, że, 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 że taki bootcamp testera mógłby być dla was. Potrafisz dobrze komunikować się z innymi. No to jest właśnie, to jest właśnie podejrzewam, to, 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 co, to co głównie trzeba było wynieść z tych cech. Dlatego, że. Dlatego, że tak jak mówiłem, praca testera w większości przypadków polega właśnie na komunikacji i to komunikacji z programistami. No i możesz poświęcić 15 do 20 godzin tygodniowo przez te 4 miesiące. Te godziny, te godziny no to wiadomo, to w związku z tym, że my, my jakby oferujemy ten bootcamp zdalnie, no i przez internet, no to te godziny mogą być w, w dowolnym momencie tygodnia. Ważne, żeby sobie wygospodarować te 15, 15 do 20 godzin. No i Parę istotnych punktów na temat tego bootcampa, więc on trwa, jak już wspomniałem, 4 miesiące, czyli 16 tygodni. Macie indywidualnego mentora. Uważam, że to jest nasz największy, największy wyróżnik, jeżeli chodzi o, o, o właśnie testera, że pracujecie z tym mentorem jeden one-on-one on one po prostu, że, że, że macie z nim raz w tygodniu wideokonferencję, na której ustalacie, co w tym tygodniu poszło dobrze, co poszło źle, nad czym jeszcze popracowali. A może jak wyprzedzacie jakiś temat, no to może dostanie, dostaniecie od naszego mentora jakiś dodatkowy materiał. Tak swoją drogą zapraszam was serdecznie do, do filmu, który wrzuciliśmy na YouTubie wczoraj z wywiadu z naszym mentorem, w którym on świetnie opowiada właśnie, jak wygląda nauka z jego punktu widzenia i w jaki sposób prowadzi swoich kursantów. Więc wydaje mi się, że taka właśnie Um, takie ludzkie przejście po prostu tego, tego bootcampu, uczenia się czegokolwiek, już niezależnie czy uczycie się Java, czy, nie, czy uczycie, czy jesteście na web deweloperze u nas, czy właśnie na testerze, to takie podejście, gdzie możecie z kimś porozmawiać, kto wam powie bezpośrednio i, i spotka się tylko z wami, a nie z dziesięcioma innymi osobami, będzie dzielił swoją uwagę na te dziesięć innych osób, to to jest plus I zdecydowanie warto, warto, warto z tego skorzystać. Oprócz tego macie możliwość wzięcia jednego urlopu podczas trwania tego, tego bootcampa, czyli możecie się zdecydować, że chcecie sobie zrobić przerwę, przerwę od niego. Sam bootcamp też, w ramach samego bootcampu, też oferujemy obecnie przygotowanie do egzaminu ISTQB, czyli takiego najpopularniejszego certyfikatu testerów. Um, więc to znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o, te, o ten egzamin ISTQB, to, to jeszcze nie widziałem w żadnej ofercie, które przeglądałem do tej pory, żeby on był wymagany. Natomiast to jest zawsze plus u pracodawcy, jeżeli będziecie szukali później pracy. No i oczywiście, językiem, w którym, w którym robimy te testy, i językiem, na którym bazuje cały bootcamp, jest Java. O, widzę, że, widzę, że e, już e, ktoś podlinkował tą rozmowę z mentorem, którą wspominałem, więc jeżeli macie ochotę, to ja zapraszam. E, Okej. Okay. Nasz Bootcamp Tester automatyczny został podzielony na takie cztery części, gdzie, gdzie jest wprowadzenie, gdzie właśnie jest poznanie gita, konfiguracja środowiska pracy, wprowadzenie do testowania, trochę takiego testowania manualnego, metodyki pracy i zbieranie wymagań. To jest pierwsza część. Potem jest wprowadzenie do Java, czyli, czyli obiektowość, tablice, wyrażenia warunkowe, pętle, te wszystkie rzeczy. Rzeczy, no i, no i rodzaje testów w Javie, narzędzia do, budow do budowania projektu, wyjątki, i mamy też wprowadzenie do testów jednostkowych. Mm. Następnie same testy w praktyce, e, czyli wprowadzenie do Springa, e, zapoznanie się z SQL-em, REST-em, e, podstawy usability i security, czyli tych testów takich, e, takich jednak e, kierunkowych, e, no i oczywiście z Selenium. E, no i czwarta część to jest samodzielny projekt, który jest e, opcjonalny. To jest takie, ten projekt to będzie symulacja takiego testerskiego case studies z, z testowaniem dokładnej specyfikacji, pisaniem scenariuszy i raportów z tego testu i tak Czyli tak jak we wszystkich naszych bootcampach, które mamy do tej pory, my zawsze się staramy, żeby te projekty, które są w ramach tych bootcampów, jak najbardziej odwzorowywały. No rzeczy, to, co się dzieje w rzeczywistości, czyli tak, jak będzie wyglądała wasza praca w rzeczywistości. No i, no i ten. No i tak samo jest w ramach, w ramach tego testera. To. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Ja jeszcze od razu Wam w tej chwili chciałem, e, chciałem dać e, kod, który, który da Wam 15% rabatu. E, to jest hashtag zostań testerem. I oczywiście ten kod dotyczy bootcampu tester automatyczny. I obowiązuje do końca tego miesiąca. Jeżeli do końca tego miesiąca się zdecydujecie, że chcecie wziąć udział w takim bootcampie, e, chcecie się przebranżowić, czy chcecie, e, jakby roz, e, jesteście testerami manualnymi i chcecie, e, chcecie podnieść swoje. Swoje kompetencje, no to z naszej strony jest 15% rabatu na, na, ten, na ten pierwszy, no, na, 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 na nasz bootcamp. Jeżeli macie pytania, to już piszcie, piszcie te pytania. Ja zaraz do nich, do nich przeskoczę. A oprócz tego, chciałbym Was zaprosić na najbliższe, najbliższe webinary. Więc. Ten najbliższy, najbliższy, czyli za tydzień, to jest webinar, w którym będę robił wywiad z jednym z naszych mentorów. Więc jeżeli, jeżeli zamiast obejrzenia tego wywiadu, który umieściliśmy tydzień wcześniej, to nie jest ten sam mentor, od razu powiem, Obejrzenie tego, zamiast obejrzenia tego wywiadu, który jest na YouTubie, możecie też przyjść po prostu na następny webinar, posłuchać, posłuchać co Oskar ma do powiedzenia na temat nauki, właśnie nauki jego kursu i też tego, jak uczy, i pozadawać mu pytania. Wydaje mi się, że to jest świetny moment dla tych, którzy się zastanawiają nad tym, jak wygląda taka współpraca z mentorem, dlatego że, dlatego, że, 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 że Oskar może to bardzo fajnie naświetlić. No i 19, 19 września ten webinar będzie, będzie u nas dostępny, oczywiście o 19, jak wszystkie webinary za tydzień. Oprócz tego i jeszcze w następnym tygodniu, czyli 24, będziemy mieli webinar, w którym będę rozmawiał z Marcinem na temat pracy zdalnej, bo obaj, obaj mamy doświadczenia, jeżeli o to chodzi, obaj pracowaliśmy zdalnie. Marcin pracował z Ukrainy, ja pracowałem z Tajlandii, więc obaj będziemy trochę o tym opowiadać. Jeżeli macie ochotę, to zapiszcie się, na pewno będziemy w stanie odpowiedzieć na wasze pytania. Mam nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Wasze pytania, bo to zależy od pytań oczywiście. No i dobra. No i co, przechodzimy właśnie do samych pytań. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy co tam. Co tam zadajecie. Cofnę się tylko na szybko, żeby zobaczyć, czy wcześniej nie padło jakieś pytania. Nie widzę niczego, tylko o tym, że przerwało. No niestety jest mi bardzo przykro z tego powodu. Wydaje mi się, że też komentarze, które były wcześniej, zniknęły w związku z tym. Więc jeżeli zadawaliście mi jakieś wcześniej pytania, to napiszcie jeszcze raz, jeżeli możecie. Hmm. Czy na pewno wystarczą te cztery danuta? E, czy na pewno wystarczą te cztery miesiące na przygotowanie do bycia testerem automatyzującym. E, tak. E, hmm. e, więc e, zacznę od tego, że tak, tak będziemy przygotowywali te testy. E, tak, tak jest przygotowany ten bootcamp te testy. Tak jest przygotowany ten bootcamp, żeby, żeby po tych czterech miesiącach, żebyś mogła zacząć pracę. Oczywiście jest tak, że, że oprócz, oprócz, musicie wziąć pod uwagę to, że, że te bootcampy u nas są po prostu bardzo, bardzo bardzo intensywne. 20 godzin tygodniowo to jest dość sporo, a do tego, do tego jeszcze ten zakres materiału jest ukierunkowany bardzo pod właśnie Java. Pod Javę, pod testowanie, testowanie w Javie, Więc staraliśmy się dobrać tak, żeby było jak najwięcej ofert pracy po tym bootcampie. I te cztery miesiące z, z tego, co, z tego co, 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 co nam wyszło i po, po, tych wszystkich, po tych wszystkich przygotowaniach stwierdzamy, że cztery miesiące są wystarczające pod warunkiem, że faktycznie włożycie te 20 godzin tygodniowo. Y Jo, Joanna pyta, czy warto na sam początek zapoznać się z Linuxem i później ze SQL-em na przykład? Um, to znaczy, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli pytasz o to, jak na przykład w jakiej kolejności z czym się zapoznawać, to wydaje mi się, że, że właśnie jeżeli chodzi o. Ja teraz teraz podam na przykładzie, przykładzie powiedzmy, dobra, żeby już nie mówić cały czas o tym testerze, chociaż wiecie, że chciałbym mówić o testerze. Ale powiedzmy na przykładzie web jeżeli, jeżeli chodzi o przygotowanie się do jakiegokolwiek przekwalifikowania, no to najlepiej sobie taką ścieżkę wyznaczyć, czego się, czego się uczyć. Pytasz o Linuxa i SQL, ale to nie wiem, w jakiej, w, jakiej, w jakim kontekście. Um, czy testerzy automatyczni zatrudnieni są też na umowę o dzieło zlecenie radek chciałbym na początku testować jako drugie źródło po godzinach Wiesz co? Wydaje mi się, z tego co ja czytałem i z tego co, co, co w tym raporcie sprawdzałem, były tam wypisane umowa o pracę głównie i B2B, więc, więc wydaje mi się, że to są najpopularniejsze rozwiązania, jeżeli chodzi o zatrudnienie testerów, ale pozwól, że wrócę do Ciebie jutro, jeszcze popytam, popytam testerów, którzy u nas pracują, jak to wygląda, jeżeli chodzi o umowę o dzieło czy zlecenie. Wiem, że w przypadku na przykład programistów często jest tak, że pracodawcy po prostu idą na rękę w zależności od tego, jak tam potrzebujesz. Jednak najczęściej, najczęściej zdecydowanie to jest B2B albo umowa o pracę. Ok, było pytanie o cenę bootcampu. Tak, już jest od razu odpowiedź od Michała: 8499 zł, czyli 8500 zł brutto. Czy bootcamp to, Danuta, czy bootcamp to połączenie manualnego i automatyzującego? To znaczy, my wyszliśmy w pewnym stopniu z założenia, że żeby zostać automatyzującym, to, to trzeba mieć chociaż podstawy, dlatego w tym pierwszym tygodniu, który, który tam wymieniałem w tym wprowadzeniu, będą też podstawy testera manualnego. Musicie wziąć pod uwagę coś takiego, że jeżeli zobaczycie, popatrzycie na jakby oferty, jakie są na rynku, bez, bez jakiegoś wymieniania, ale jeżeli popatrzycie na oferty, które są, są na rynku, no to. No, to oferty na testera manualnego czasami na przykład są robione w weekend albo w trzy dni. Więc u nas jest na ten pierwszy tydzień wprowadzenia poświęcony cały tydzień. No i potem, potem już się uczycie takich rzeczy, które są związane z, związane po prostu już z pracą testera automatyzującego. Czy warto najpierw zrobić szybki kurs HTML i CSS? Przepraszam, jeżeli przekręcę Twoje imię, ale Jeff, e, szybki kurs HTML i CSS, zanim za, za, zacznie się bootcamp, w którym będziemy mieli do czynienia z Java. Tak. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że po pierwsze na naszej stronie są dostępne, są dostępne, kursy, takie dwa darmowe kursy, które można zrobić, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda, jak wygląda mniej więcej, czy to jest coś, co jest dla was, ale wydaje mi się, że warto zacząć od jakichś jakichś nawet największych podstaw. Chociaż weźcie pod uwagę, że HTML i CSS nie do końca mają dużo wspólnego z Java. Ale takie takie obycie się z tematem, obycie się z, 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 z informacjami, które są na przykład właśnie z językiem, z Javą, obycie się zanim się rozpocznie bootcamp na pewno pomoże. I w tym wywiadzie, o którym wspomniałem wcześniej, jeden z naszych mentorów mówił, że on zaleca swoim kursantom, żeby zanim zaczną u nas, u nas już tak bezpośrednio bootcamp, żeby sobie po prostu posłuchali, coś tam zobaczyli. Nawet nie chodzi o to, żeby się uczyli konkretnie, tylko żeby mieli mniej więcej wyobrażenie jak to będzie, będzie wygląda Dało. Więc to na pewno pomaga. Hmm. Czy w ogóle jest możliwość pracować po kursie dorywczo po godzinach, Michał? E, tak. Znaczy. Generalnie, generalnie, generalnie te kursy są, wszystkie bootcampy są zaprojektowane w ten sposób, żeby, żebyś mógł znaleźć pracę. I teraz format pracy, jaki, jaki po nich znajdziesz, już zależy od ciebie i od tego, gdzie mieszkasz, od tego, co byś chciał robić. Trzeba wziąć też pod uwagę, że często w tej chwili, no jak zakończysz nasz bootcamp, już niezależnie który, no to jesteś juniorem. W związku z powyższym, musisz wziąć pod uwagę, że często pracodawcy, jeżeli, jeżeli zatrudniają juniorów, to chcą ich już mieć na cały etat. Jeżeli jest to co, to, co mówisz, to, co mówisz, czyli pracowanie po godzinach, no to często dotyczy ludzi, którzy pracują zdalnie, albo ludzi, którzy którzy nie no mogą wykonywać już jakąś pracę niezależnie od zespołu problem z juniorami polega na tym że w większości przypadków nie mogą pracować zdalnie nie mogą pracować w sensie no może nie tyle nie mogą ile jest to dość ciężkie więc, więc jeżeli byś chciał skończyć kurs testera i pracować po godzinach wydaje mi się że będzie mało takich ofert ale no nie wiem zap zapytam jeszcze Eugenia, okej, okay. ok, rozumiem, to coś, jest... próbowałem przeczytać, przeczytać imię. E, słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania, coś na co, na co, na co mogę odpowiedzieć, bo myślę, że będziemy powoli, e, powoli e, kończyć. Teraz, teraz tylko pytanie, czy, czy coś jeszcze mogę Wam hmm. odpowiedzieć. Jeszcze raz zapraszam na webinary, czyli codilla.com. /webinar. Jeszcze raz przypominam, że będziemy za tydzień rozmawiali z mentorem, a za dwa tygodnie będziemy rozmawiali o pracy zdalnej. I jeszcze raz przypominam kod rabatowy, czyli zostań testerem, hashtag zostań testerem i on daje 15% rabatu dla naszego e, bootcampu testera automatycznego. E, no i... E, no i widzę, że już nowych, nowe pytania się nie pojawiają. Jeżeli jednak byście jakiekolwiek pytania mieli, albo mielibyście jakieś przemyślenia po całym, po całym tym webinarze, to albo możecie je zostawić w komentarzu tutaj i ja postaram się jutro z profilu Kodyli na nie odpowiedzieć, albo możecie poczekać, aż ja jutro wyślę cały ten cały ten webinar sklejony pewnie z tych dwóch części, wybaczcie za te problemy techniczne, wyślę w mailu i wtedy zostawić nam komentarz na YouTubie, tam też Odpowiem. Także jeżeli e, macie ochotę. Hmm. Okej, okay, pojawiły się jeszcze dwa pytania. To ja może do nich wrócę. E, e... Okej, okay. Kinga pyta, czy na tym, właśnie, bo, bo jedną rzecz powiem, zanim, zanim już, zanim odpowiem, no to ostatnie dwa pytania i zakończę. Czasami zdarza się tak, to nie jest moja zła wola, po prostu zdarza się tak, że ja nie widzę jakichś pytań. Z jakiegoś powodu Facebook, Facebook je ukrywa i dopiero, dopiero je widzę po zakończeniu, zakończeniu webinaru. Więc jeżeli by się tak stało z Waszym pytaniem, to postaram się na niego odpowiedzieć już po zakończeniu jutro. Ale widzę już teraz Kinga twoje pytanie, więc yy, yy, czy na ten moment testerzy automatyczni z JavaScriptu, yy, Pythona yy, i tak dalej nie są tak poszukiwani jak z Java? Z czego to wynika? Yy, no wynika z tego, że, yy, że po prostu najwięcej też, to jest, to jest trochę tak, yy, jak... W, my planujemy, jakie bootcampy będziemy Wam oferować, no to bierzemy też pod uwagę to, ile jest ofert pracy w danym języku. I dlatego mamy oferty z JavaScriptu i z Java, bo w tych językach po prostu jest najwięcej, najwięcej ofert. No i z tego też wynika często, że, że testerzy, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o testowanie oprogramowania też często są po prostu poszukiwani w tych samych językach dlatego że że testerów na przykład szukają jakieś duże firmy więc wtedy one też po prostu siłą nabierają to że, że, że testy są testy są w tych językach i drugie drugie pytanie czy chcąc mieć najbardziej przydatne podstawy, najlepiej łapać się za Java? A co z JavaScriptem? Pewnie to o to, to, to chodzi, Sebastian. E, tak, wydaje mi się, że chcąc być w tym momencie e, jak, e, jakby pojawić się na rynku i jakby spróbować znaleźć pracę, to Java jest dobrym wyjściem. Tak samo, no, JavaScript też jest dobrym wyjściem, ale to do innych zastosowań trochę e, na dobrą sprawę. Dlatego, e, dlatego jeżeli jeżeli chcecie, um, chcecie, chcecie, chcecie iść w takim kierunku, jesteście w punkcie zero, to jednak pomimo wszystko ja bym proponował, żeby się, żeby zrobić ten test predyspozycji, o którym wspomniałem wcześniej, kodilla.com test e, i zgłosić się do naszego doradcy Doradcy zawodowego, dlatego że w sumie nic Was to nie kosztuje, a usłyszycie jakąś propozycję odnośnie tego, w którą stronę z którym językiem iść. Bo jak się zastanawiacie właśnie Java, JavaScript, a może coś innego, no to jak, jak zadzwonicie, jak się umówicie na taką rozmowę z naszym doradcą, to on wam po prostu to powie. Zapyta Was, co chcecie robić, zapyta, co do tej pory robiliście, jakie macie predyspozycje, jak, jakiej pracy będziecie szukać, i tak dalej, i tak dalej. No ja weźmie to wszystko pod uwagę i po prostu wam doradzi jakieś rozwiązanie lub na przykład wam doradzi, żebyście nie korzystali z bootcampów, jeżeli też tak będzie. No my staramy się być jak najbardziej szczerzy w tym, co robimy. Hmm. Okej, okay. dobra. Już widzę, że nic się nie pojawia nowego. Widzę, że ktoś, ktoś z naszego zespołu odpowiedział kindze. Jeżeli się stało tak, że znowu mi się coś nie wyświetliło, to wybaczcie mi bardzo jeszcze raz. Mam nadzieję, że, że postaram się odpowiedzieć jak najszybciej najszybciej na te, na te pytania, które się pojawiły. Jeszcze raz ten kod, kod rabatowy cały czas widzicie, także, także zachęcam do skorzystania. Jeżeli macie jakiekolwiek do nas pytania, to możecie napisać na bootcampmałpa.co.pl Com, albo zadzwonić na ten numer telefonu, który widzicie, albo możecie napisać na fejsie, albo możecie napisać komentarz na YouTubie, to wtedy ja odpowiem nawet, dlatego, że, że ja się tym głównie zajmuję. Ale jeżeli, by, jeżeli mielibyście, mielibyście jakieś pytania, no to macie tyle możliwości, ile tylko dusza zaprawi mnie, żeby się z nami skontaktować. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność dzisiaj. Mam nadzieję, że, że podobał wam się webinar. Jeżeli, jeżeli, jeżeli będziecie bezpośrednio do mnie Mieli pytania, no to piszcie, ja postaram się odpowiedzieć. Do usłyszenia za tydzień na, na webinarze, wywiadzie, wywiadzie z naszym mentorem. Dzięki wielkie i miłego wieczoru Wam życzę.